Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj na zakończenie sezonu, już po sezonie właściwie, z wizytą u kolegi Krzysztofa Pruskiego w oddziale 0206 Głogów. Kilkakrotnie już kolegę odwiedzaliśmy w czasie tego sezonu. Ostatnio niestety nie mieliśmy szczęścia, gdyż zastaliśmy kolegę Krzysztofa, kiedy padał deszcz, ale dzisiaj za to była bardzo ładna pogoda. Kiedy tu przyjeżdżaliśmy, świeciło słońce, to już takie jesienne słońce. I tutaj kolega Krzysztof akurat robił porządków troszeczkę u siebie w gołębnikach. I powie nam też może kolega, na czym polegało m.in. to porządkowanie i też jak poszedł mu sezon, kiedy teraz już mamy po wszystkich lotach zarówno gołębi dorosłych, jak i gołębi młodych. Proszę bardzo. No tak, już mamy po sezonie, czyli teraz czas na przygotowywanie do 2013 roku, na sezon 2013. No to sprzątanie gołębników, tak jak u każdego, zabieram wdowce i wdowy na gołębnik młodych gołębi i tam gołębik jest zadymiany tym takim przyrządem do pszczół. Coś takiego jak pszczół? Tak, tym. A środek dajemy. Pokażmy może kolegom. Siarka granulowana. Tak, siarka granulowana. Tak. Bardzo ładnie to czuć, trzeba uciekać i co najmniej 3 dni wieczyć gołębnik, ale... I dopiero wtedy gołębie się wpuszcza, tak? Tak, dlatego że gołębik jest obity bazerią, tak jak tam Kopmana i za tą bazerią mogą być jakieś robaki i tak dalej. No to jest bardzo dobry sezon, bardzo dobry sposób na dezynfekcję. Zresztą oni tak samo też tam robią, właśnie zadymianie gołębników. Ale to jest ten środek, to jest taki, gdzie można nabyć tą siarkę? To właśnie też dla pszczół, bo to pszczelarze zadymiają ule przed tą wirozą czy jakoś tak. Tak, jest taka choroba pszczół. I to mój brat też to używa, ja też to kupiłem, to jest fajna taka sprawa i bardzo dobrze to działa. Naprawdę to już trochę czasu to używam. Jak są na przykład gdzieś myszy i też się chowają, no to jak one poczują, to wszystko ucieka, co jest, co żywe ucieka z gołębnika. Bo to tak bardzo czuć. Także jesteśmy w trakcie pierzenia, gołębie są już rozłączone. Dopiero teraz niestety chowały mutki, ale chowały krótko, tak może 10 dni. Potem te mutki były zebrane i następnie drugie jajka i gołębie rozparowane. No sezon 2012 był całkiem niezły, taka drużyna gołębi była dość fajna. Nawet bardzo fajne były te pierwsze loty, pierwsze nagrody gołębie wygrywały w oddziale. Trochę, że tak powiem, chyba spuściłem z tonu potem, bo całkiem nieźle siadały. Trzy loty były takie gorsze, które no, zaważyły na dobrych wynikach i do kategorii B, i do GMP. I dopiero po tym zareagowałem. Gołębie dostały tam kurację, bo tak nie, przez cały sezon nie zostawało nic. No ale to już było jednak trzy loty w plecy i no, udało się wygrać, oddział wygrałem. Ale to, co jest najważniejsze, no w okręgu jest nieźle, okręg 1200 ludzi liczy okręg Zielona Góra, także wyniki są niezłe, ale no niestety nie do końca, no bo czwarte miejsce, czyli najgorsze w kategorii A, czwarty lotnik w kategorii B, czwarty lotnik chyba w D kategorii, czyli dużo czwartych miejsc, piątych i tak dalej, ale to jest najważniejsze, że przez tyle lat, co ja tu lotuję, to w okręgu nie spadam z piątego, no w pierwszej dziesiątce co roku jestem, nawet jeżeli jest gorszy sezon, także nie było źle. A te lotniki, które miałeś, to były z jakich gołębi, z jakich ras? No, tych klasycznych twoich zawsze, co miałeś? Nie, najlepszy lotnik okręgu, tu się chociaż udało, to jest samiczka oryginalna od kolegi Krzyśka Mazewy. To jest z jego gołębi, z tej starej jego linii 57, to były bodajże Heiskens Valier. On mi dał, bo ja chciałem te właśnie gołębie, takie co u niego robiły po 14-13 konkursów dołożyć do siebie. I to ładnie zagrało. Ta samica jako dwuletnia miała 26B, a w tym roku jako czteroletnia zrobiła 14x14. Jest pierwszym lotnikiem okręgu, o tu mam taką ściągę nawet. Jest czwartym lotnikiem okręgu, pierwszym lotnikiem okręgu w latach 1-14, czwartym lotnikiem w kategorii D. Ma 366 koeficjent. Szóstym lotnikiem w kategorii lotników GMP, bo my mamy taką konkurencję, lotniki GMP. Także on jest szóstym lotnikiem, czyli w pierwszej dziesiątce. Natomiast samiczka, która ma w kategorii B9-36, ona zrobiła w tym roku 12 konkursów. Jest w kategorii, jest właśnie czwarta w kategorii B, jest piąta w kategorii GMP i ósmym lotnikiem w kategorii D ma 409,46. To jest ojciec jest wnukiem Złotej Pary z moich Jansenów, a matka Westretę. Jest to dwuletnia samiczka, także przyszłość przed nią mam nadzieję, ale jako roczna na wystawie okręgowej jej nie dawałem, ale ona z tym moim wynikiem byłaby pierwszym gołębiem, bo ja nie daję takich lotowych gołębi już. Dałem wtedy kiedyś, co tam w Katowicach poginęły i już jedynie daję na wystawie te gołębie, które wycofuję. A że ona była młoda, to jej nie wycofywałem. Natomiast druga samica Jansen Hoben, też bardzo dobra samica. No to
też 12 konkursów, też 413 w kategorii D. Także dobre lotniki. Były dużo gołębi po 10, dużo po 11. I trochę mnie to martwi, że tak powiem, bo w sumie jak miałem takie całkiem dość wyżyłowane wyniki w kategoriach, to wtedy te moje lotniki robiły po 8 konkursów, no górę 10. A w tym roku porobiły 14, 12, dużo po 10, no ale właśnie nie skończyły tej kategorii żadnej na takie podium. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze i przez przypadek nawet się dowiedziałem, składając te wyniki, to udało się chociaż załapać, jak ja to mówię, na stołek w regionie. A to już jest dla mnie bardzo ważne, bo praktycznie mamy, powiedzmy, oddział okręg, a następnie jest region. Region 6 Poznań, no to tacy zawodnicy jak Wiesiu Młot, jak Konieczny Arkadiusz, czy tam Ebelewicz Walkowiak, no i z mojego okręgu znane nazwiska. Także te nazwiska cały czas są w tym regionie na fali, a ja w tym roku jestem drugim wicemistrzem w takiej konkurencji Super Puchar Wielkopolski Ziemi Lubuskiej. Przegrałem jednym konkursem pierwsze miejsce, przegrałem z moim kolegą Ebelewicz Walkowiak, także tu jestem zadowolony. Bo Ebelewicz też miał tam takie ode mnie, nie wiem czy jeszcze tam coś ma z tego, ale wiem, że tam Janseny i tam Schobelna bardzo ładnie latały. Także w regionie udało mi się mieć już mistrza w kategorii B. Tu pokażmy jeszcze tabliczkę, zobaczmy tak, właśnie. To było w 2005 roku. B, tak. Pierwszy wicemistrz regionu w kategorii C. No i drugi wicemistrz regionu w kategorii GMP. No i w tym roku doszedł drugi wicemistrz regionu w tym Super Puchar Wielkopolski Ziemi Lubuskiej. Także została mi jeszcze kategoria A. No i kategoria D. Z tych kategorii jeszcze nie mam pucharu w regionie, ale to nie takie proste, bo ponad 7 tysięcy godowców. Także sezon był. A jeżeli chodzi o gołębie młode, lotowałeś też? Ja młodymi nie lotuję, dlatego że właśnie ta młodzież chce jechać na wakacje. Zobaczmy, młodzież to córki. Tak, i to jest właśnie czas. Zobaczmy na przerwę, może pokażmy, tutaj córka trzyma, żeby ktoś nie myślał, że taki dziwny stwór, to jest taki kotek. On chyba nie był zadymiany, bo jeszcze żyje, widzę i tutaj się utrzymuje. Tak jest. Także to jest czas, kiedy jedziemy na wakacje, no musimy jechać razem, czyli nie mam czasu na przygotowanie tych gołębi. Wywiozłem kilka razy przed wyjazdem, potem wróciłem, dałem na pierwszy lot, na najtrudniejszy lot tutaj, jaki mieliśmy w oddziale. Zginęło dość dużo gołębi, ale bardzo dużo podchodziło bynajmniej u mnie, ale ogólnie ja myślę, że przy koszowaniu było przy zegarach było 50% gołębi zaledwie. Ale dużo doszło tych ptaków, potem mieliśmy znowu imprezę tydzień później, potem znowu był wyjazd i tak po prostu. Ja już ostatni raz lotowałem w roku... Młodymi. W roku 2003. Wtedy byłem pierwszym wicemistrzem okręgu w lotach gołębi młodych i to był ostatni rok lotowania. A tak już od tej pory to wkładam, w zależności kiedy przyjeżdżam, na pierwszy albo na drugi, różnie. Dwa razy, trzy razy, czasami tam cztery, my mamy pięć lotów. Także w ten sposób. Teraz pracy troszeczkę masz mniej, bo gołębie się pierzą, już nie trzeba się skupiać na lotach. Na takim codziennym, powiedzmy, takim intensywnym prowadzeniu hodowli, to kiedy zaczynasz taką intensywną pracę teraz z gołębiami, już parowanie, przygotowanie do parowania? No to jest różnie, ale to bym się z tym nie zgodził, właśnie uważam, że teraz jest najwięcej pracy. To jest normalne, że walce o wynik to właśnie od razu, po sezonie starej gołębi zaczynamy sezon następny i tu jest najwięcej pracy przy gołębiach. Bo jednak porządki, selekcja gołębi, trzeba no dużo rzeczy zrobić w tym okresie. Tu trzeba zwracać uwagę na wszystko, także to nie jest takie proste. No a parowanie to zależy. Uważam bynajmniej tak u mnie, ale to mówię, nie lotuję już do końca tymi gołębiami, że te wczesne nie są za dobre do lotów, także wolę takie gołębie, jak kiedyś się puszczało, czyli powiedzmy marzec parowany. Tak czyli nie masz tak, żeby wyszły na styczeń, żeby młode na styczeń były? Nie, te styczniowe zapuszczałem, to są wariaty, nie gołębie. Gruchają jak szalone, parować czy chcą, tu trzeba pracy z nimi. Słuchaj, to jest takie... Nie ten klimat u nas jest. Znaczy chyba. Nie może, że nie ten klimat, ale to jest tak jak w Belgii. Belgii puszczają te zimowe gołębie, tylko że wszyscy zapominają, że w kwietniu już się trenują. A w maju już zaczynają takie loty 200-300 km, a w czerwcu już jakieś tam narodowe się pierwsze zaczynają, a potem lecą 500-ki narodowe, takie loty od 480 do 570, loty narodowe. Takie jak Bush, La Souterre, Argenton i tak dalej. A u nas, no to przecież ja nie będę w maju czy w czerwcu woził tych gołębi. Zaczynam je pod koniec, powiedzmy na koniec, na tydzień przed końcem sezonu starych gołębi, się wywiezie z dwa, trzy razy, to wiesz, one nie chcą latać, one tylko patrzą, żeby się parować, gruchać i nic. Czyli ten marcowy, że tak powiem, parowanie, tak. To jest optymalne według Ciebie. Dlatego, że dopuszczałem te zimowe gołębie i dokładałem te późne i zawsze najlepiej, jeżeli wkładałem te kilka razy, to te, co były na dwóch lotkach, najlepiej siadały. Czy to był lot trudny, czy łatwy, one siadały najlepiej, a tam jakiś taki, no wiesz, chyba, że ktoś będzie się bawił w dowce, w takie różne rzeczy, bo też tak robią, od jajek, od tego, ale to...
Raczej tego nie robisz, żeby były na styczeń młody. Nie ma takiej konkurencji, że tak powiem. Na przykład u nas w oddziale dużo ludzi też. Taki chłopak Radek, on w tym roku też bardzo ładnie poleciał u nas i w okręgu jest też w pierwszej trójce. No to też nie leciał młodymi gębiami, także u nas... Po prostu nie masz takiej presji na tym uchwał. Rozumiem. Odpuszczają sobie hodowcy te lotry. Także na razie dziękuję. Za chwilkę jeszcze przejdziemy dalej do rozmowy. Zbliża się teraz okres, że będą targi i w Kassel, w Dortmundzie będzie oczywiście wystawa ogólnopolska. Mamy też imprezę w przyszłym roku, to olimpiadę w Nitrze. I wiadomo, że teraz też hodowcy wzmacniają niejako swoje hodowle nowymi zakupami. Ty też planujesz jakieś nowe zakupy w tym roku? Czy ja planuję? Planuję. Są tam pewne nieduże zakupy w planach, ale jak to wyjdzie, to jeszcze nie wiem, dlatego że ta woliera jest dość duża. Jest trochę tych nowszych gołębi, tak jak Kopmany czy te Sangersy, czy to nie są aż tak do końca sprawdzone jeszcze gołębie, bo jednak są od niedawna, tam się pojedyncze puszcza, także dopiero mam ich dzieci pozamykane i tu może coś więcej. Planuję, jest taki hodowca jak André Leidman, on z bratem swoim trzyma, to jest pielęgniarz Grarda, on tu był właśnie na olimpiadzie. André ma mały gołębnik, niekoniecznie, że to są gołębie od Grarda, bo akurat ten, co mi się gołąb podoba, to nie jest od Grarda. Jest to bardzo fajny gołąbek. Mówimy o Gerardzie Kopmanie. Tak, o Gerardzie Kopmanie. To jest bardzo fajna para gołębi, dlatego że on miał pierwszy raz w tym roku, w zeszłym, w Afryce 6 gołębi. Za 3 zapłacił on, a za 3 opłacił gołębie tą drugą drużynę, ten drugi pielęgniarz, ten Isk, taki wielki chłop u Gerarda Kopana. Czyli chował je André, a razem opłacali dwie drużyny, te gołębie bardzo ładnie leciały. I André miał 18 bodajże gołębia... tego lotu finałowego, także myślę, że nieźle, 6 gołębi dał. Po raz pierwszy i 18 tak. Ale najważniejsze jest to, że ten gołąb był drugim lotnikiem w Afryce. A gołębie w Afryce, jak przelecą wszystko, to mają młode gołębie 4500-4600 km zrobione. I ten gołąb był drugim lotnikiem, także siadał bardzo ładnie. Poszedł tam na aukcji, w Afryce został sprzedany za dość duże pieniądze. No i tutaj właśnie ten gołąb mnie interesował z tej pary. Rozmawiałem tak wstępnie, teraz był na aukcji, na Pipie, poszedł chyba za 1600. Euro. Brat tego gołębia. Tak, euro. Jeszcze cena jak na pipę, niewygórowana. Tak, nie była wygórowana, bo Andrzej nie jest taką postacią znaną. Wiadomo, nam go co niektórzy znają, że jest tym pielęgniarzem u Gerarda, ale to nie jest jeszcze to. Tak właśnie o to chodzi. Jakby to był już gołąb czy inny, tak jak Gerarda, czy inny, to poszedłby dużo drożej. Także to jest taki zakup. No i Gerard praktycznie jesienią wyjeżdża Kopman i go nie ma, dobre, 4, czasem 6 miesięcy. I ten Andrzej razem z tym drugim pielęgniarzem i z Gerarda bratem organizują taką sprzedaż gołębi. Zimową to jest styczeń, luty, różnie. Czyli w domu u Gerarda są rozłożone klatki, na klatkach rodowody i są tam postawiane gołębie. Czyli jest tam cena napisana, ale jest wybór gołębi i dużo tam przyjeżdża gości. O zeszłym roku na przykład totalną sprzedaż miał Węstra, a potem był tam i sobie dobierał już gołębie nowe, sobie kupił. Tak samo Prangę i cała ta reszta przyjeżdża. I ja rozmawiałem z André, żeby mi dał znać tak 3 tygodnie prędzej i ja bym chciał na to pojechać sobie zobaczyć. Bo to jest wtedy, są rozłożone gołębie, są rodowody. Ceny, jeżeli coś pasuje, to można sobie dokupić. Tak? Ale tak jak mówiłeś, to zakupy to takie raczej pojedyncze egzemplarze. Tak, czyli tak. Do tych twoich, które masz tych starych ras, które ci się sprawdzają. Przypomnijmy, to są od gołębie od Raula Xaviera Verstrete, to po Milionerze, po Super Bowlu i po Golden Ball. Tak, i czyli po Bolidę dokładnie. Tak, po Bolidzie. Tak, Milioner, Bolidę, Uno, syn Uno, wnuki Uno. Później Hobe na gołębie, tak, to bazujesz, podstawa i tak, Janseny od Pita Mandersa, co były, tak? Tak, bardzo dobre gołębie. I teraz Jostatone. Tak. I teraz wprowadzasz do hodowli te nowe, stara się, Kopmanowe gołębie. No do tych są dołożone Kopmana, to takie pojedyncze z tych takich jego niby najlepszych rozpodowców, tak samo od Marcela Sangersa. Ta linia Super Breeder, czyli mam po Super Breederze, mam po Red Loli, mam po Meli 715, mam po Tomiganie, to są wszystko czołowe gołębie, jego najlepsze. Oprócz tego Michel Van Lint, ten, jak ja mówię, jego chiński chłopak, który no tam przez te 2 lata 8 narodowych nagród super leciał, czyli głównie syna Donisa, bardzo dobre u mnie gołębie. Czołowe gołębie, pierwsze konkursy, no ale jest trochę problemów, bo też dobrze giną. Ale potrafią wygrywać, także warte są do wprowadzania. Znowu gołębi jeszcze długa taka linia, taki gołębi hodowcy, taki Noel Pierre. Noel Pierre. Tak, to bardzo wiem. Stary dziadek. To daleko dystansowe raczej gołębie. No, on i pierwszy burz wygrał, czyli 480. Mm-hmm. To tu są dodatkowe gołębie. Na przykład najlepszy lotnik u mojego kolegi Stasia Barłoga to był właśnie Pierre raz Verstrete. Przez super mu leciał ten gołąb, jako młody i jako roczny. Mówi, że 5 czy 6 lotów rewelacyjnie leciał.
ale u Staszka na przykład był właśnie za Adonisa. Gołąb, tylko teraz nie pamiętam, czy drugim, czy którymś tam lotnikiem w Polsce w kategorii rocznej miał 12 konkursów, także też ta linia gołębi. Także wiesz, to jest trochę tych gołębi, oprócz tego tak jak te, co wymieniłeś, to ich dzieci są pozamykane. Także to jest trochę i dlatego nie ma sensu tam brać po 5, po 6 gołębi. To są pojedyncze wybrane gołębie do próby, co tam dołączyć i zobaczyć, te takie najważniejsze gołębie. Tutaj na zakończenie jeszcze chcieliśmy już rozmowy z kolegą Krzysztofem tak powiedzieć, że tutaj dzisiaj spotkaliśmy się też przy okazji, że wykonywaliśmy kilka zdjęć gołębi, które będziemy mieli na sprzedaży na naszych aukcjach. Także ktoś, kto będzie chciał sobie, że tak powiem, wzmocnić hodowlę, będzie mógł te gołębie i na aukcjach nabyć, jak również też dzwoniąc do kolegi Krzysztofa, tam będziemy mieli podany numer telefonu i też szczegółowe rodowody. A koledze Krzysztofowi życzymy udanych zakupów, no i żeby udało mu się kupić i później mieć zadowolenie z tych gołębi, o których właśnie wspominał. Na pewno jeszcze kolegę Krzysztofa odwiedzimy i będziemy patrzeć, jak w takich, nie tylko u kolegi Krzysztofa, ale u innych kolegów, hodowców, wygląda praca z gołębiami w trakcie całego sezonu. Także życzymy teraz tych udanych zakupów, a w przyszłości dobrych lotów. No, dobry lot. Do zobaczenia. Do zobaczenia.